Dominik Durnia dla MMA Rocks. Rozmawiamy z Mateuszem Gamrotem na 4 dni przed galą KSW 30 w Poznaniu. Mateusz, powiedz po pierwsze, jak na Ciebie to działa, że będziesz walczył u siebie? Witam serdecznie. No co, działa to w sumie chyba dobrze na mnie. No. Jesteśmy u siebie, czyli nie musimy nigdzie wyjeżdżać, wszystko mamy pod nosem. Wiadomo, jest jakiś tam stres towarzyszy z tym wszystkim, ale myślę, że jest to stres mobilizujący, dlatego wszystko przebiega pozytywnie. Właśnie, dużo znajomych przyjdzie Twoich na galę? No tak, myślę, że z Poznania bardzo dużo będzie znajomych, plus do tego przyjadą moja rodzina i znajomi z mojej rodzinnej miejscowości Kudowy Zdrój, z czego bardzo się cieszę. No. Dużo mówiłeś o, już w innych wywiadach, o przygotowaniach do walki, że byliście w górach, wiemy, że tam dużo pracowaliście, były w specjalnych pokojach też między innymi, dużo bardzo chodziliście po górach, więc bym chciał się dowiedzieć, jak przepracujesz te najbliższe kilka dni, bo jest to dość nietypowa sytuacja, że jesteśmy tutaj w Poznaniu, nie musicie nigdzie wyjeżdżać, tak zawsze to była, wiadomo, długa podróż, potem tam na miejscu ścinanie jeszcze, to jak będzie wyglądało w stosunku do tamtych wyjazdów ten przygotowania teraz, te ostatnie dni? No, w ogóle się to nie będzie różnić w stosunku do innych wyjazdów, no po prostu zawsze wyjeżdżaliśmy w czwartek z rana, byliśmy na miejscu w czwartek i robiliśmy tam trening, po prostu robimy tu na miejscu, trening i specyfika treningu jest taka sama, no ja muszę robić w sumie treningi do samego końca z tego względu, że robię wagę, na chwilę obecną zostało mi teraz 3 kilo z hakiem, dlatego jest myślę w miarę dobrze. No cóż, no to już, nie, już co, te treningi są w miarę krótkie, takie 40 minut, sama szybkość, jakaś tam czutka, parę zejść, parę ciosów i tyle, żeby złapać ten głód do walki. Zarzuca Ci się, takie głosy się pojawiają, że Twój styl walki w ogóle nie jest efektowny, bo właśnie bazujesz na swoich zapasach. Myślisz, że walka z Rodrigo Cavaleiro, który jest przedstawiony jako świetny uderzacz, czy pozwoli Ci rozwinąć ten styl, żeby był bardziej efektowny? Nie mam zielonego pojęcia, walka to zweryfikuje. Ja będę robił wszystko z mojej mocy, żeby wygrać tą walkę, a czy wyjdzie w efektowny sposób, okaże się w sobotę. A nie sądzisz, że jesteś trochę traktowany po macoszemu przez KSW, bo Twoje walki w KSW na razie zawsze są ciekawe, chociażby ze względu na to, że stosujesz nietypowe techniki, zawsze dominujesz swojego przeciwnika od początku, kiedy jesteś w KSW. Masz wygrane nad bardzo dużymi nazwiskami i w polskim MMA, jak Łukasz Klewicki, i w światowym, jak na przykład Andre Winner, a cały czas nie dość, że walczysz tak w dolnej części karty, to cały czas KSW nie stara się Ciebie przedstawiać jako jedną z największych gwiazd, no chociażby jesteś uważany za jeden z największych talentów w Europie ostatnio. w dziesiątce Sherdoga na ten miesiąc. Twoja walka jest właśnie jedną z nich, z tych umieszczonych w tym rankingu. No może troszkę tak jest, no ale to jest już to decyzja właścicieli. Ja wykonuję swoją pracę, którą oni mi zlecają, no wychodzę, walczę. Będzie to moja piąta już walka w KSW. No cóż, to jest taka ich decyzja, no mam nadzieję, że z czasem się to zmieni. Pozostaje mi tylko walczyć, wygrywać i czekać na ich dalsze jakieś tam plany. No. Ze swojej strony no, nie za wiele mogę zrobić. Właśnie, a propos dalszych planów, pojawiają się informacje, tak trochę w tle krążą, że UFC się dość mocno zaczęło tobą interesować. To powiedz, czy byś właśnie chciał iść może w tym kierunku, zmieniać barwy, czy raczej KSW, walka o pas i to jest twój najbliższy plan? Wiesz co, na chwilę obecną sam nie wiem. Mam jeszcze do wypełnienia kontrakt z KSW, jest to moja piąta walka, pasa jeszcze też w sumie nie widać na horyzoncie, także no nie wiem jak to się potoczy, no na razie zróbmy tę walkę, skupiam się na tej walce, a co będzie później, no to zweryfikuję już życie. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za wywiad, jakbyś chciał komuś podziękować albo kogoś pozdrowić, to jest chwila dla Ciebie. Bardzo dziękuję, chciałbym podziękować przede wszystkim mojemu trenerowi, mojemu menadżerowi, wszystkim partnerom z klubu, że przepracowaliśmy bardzo owocnie ten cały okres przygotowań, bez żadnych tam większych urazów, kontuzji i w pełni przygotowani mogę wyjść do tej walki. No, przede wszystkim jeszcze chciałbym podziękować naszym sponsorom, którzy nam pomagają, którzy są z nami, którzy dzięki nim, którym możemy trenować trzystą głową i mam nadzieję, że ta praca będzie cały czas owocowała. Dziękuję bardzo. Życzę efektownej walki i wygranej oczywiście. Dziękuję, mam nadzieję, że będzie tak.